No więc zaczynamy. Tutaj teraz już otwory mamy porobione. No i teraz później będziemy gwintować, żeby się nie pokaleczyć lekką faskę. I tu zgraduję, chociaż tu nie przeszkadza, bo tu i tak będzie gwintowane, to później można będzie sobie pogradować. I najpierw robię tylko lekkie zaokrąglenia. Tarcza jest, jakby powiedzieć, 60. Mogłaby być też nawet 46. A dlaczego? No jakbym wziął 80 czy 100, no to ona by przypalała materiał, a w ogóle by nie zbierała materiału. No i jeszcze ważna sprawa, okularki ochronne. Najważniejsza sprawa praktycznie przy szlifierce. No i zaczynamy. Założę inną tarczę, bo ta ma takie wgłębienie i to nie bardzo dobrze to wygląda.
trzeba poprawiać. Teraz przyjdzie, które to jeszcze raz zrobię. I tu boki, bo już się zrobił taki kanał, fajnie. Ich nie trzeba będzie poprawiać. Powiem wam coś, pytajcie jako ciekawostkę. Ta tarcza jest też od zysku, ona pracowała w świetle 200 była początkowo, była zużyta tak 150-160, a tutaj maksymalnie zakładam 150, no chyba że jest dobrze wyważona, no to też może być ostatecznie tam jeszcze 160. No, powstał taki kanałek. Ale już zrobiliśmy teraz robotę. No i do następnego dzieła. Zaraz znów coś wymyślimy. Dziękuję.